Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet I rozpoczynamy poranek w Radiu Wnet. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na ten poranek 15 października 2024 roku. Kiedyś 15 października były imieniny Jadwigi, może teraz też są, więc wszystkim Jadwigom serdeczne życzenia składam. Równo rok temu, 15 października właśnie, poszliśmy do wyborów. Była godzina 7:10. O tej godzinie oczywiście nie wiedzieliśmy o tym, kto te wybory wygra i kto będzie rządził w Polsce. Przekonaliśmy się o tym po godzinie 21:00 i okazało się, że to Donald Tusk zostanie premierem Rzeczpospolitej. Jak ten rok wyglądał, opowiadamy Państwu codziennie, a jutro w polskim parlamencie orędzie prezydenta Andrzeja Dudy, który oceni ten rok, powie prosto z mównicy, co myśli o rządach premiera Donalda Tuska, co sądzi o bezpieczeństwie Polski i coś być może powie też, co sądzi o stanie finansów, bo informacje dotyczące tego, w jaki sposób funkcjonuje nasza gospodarka, nie są dobre, a wręcz przeciwnie, są niepokojące. Jest na portalu W Polityce, mogą Państwo przeczytać ostatni raport Narodowego Banku Polskiego, z którego wynika między innymi to, że Polska w ostatnim kwartale dopłaciła do Unii Europejskiej. Więcej pieniędzy z Polski wypłynęło z polskiej kasy do kasy Komisji Europejskiej niż wpłynęło z kasy Komisji Europejskiej czy z kasy Unii Europejskiej do Polski. To jest tylko jeden z symptomów, bo i spadek eksportu, i zmniejszenie dochodów, i zwiększenie długów. Gdzieś w takim na portalu Parkiet była informacja o tym, że ten dług rośnie i niedługo roczna spłata odsetek będzie wynosić 100 miliardów złotych rocznie. No to jest już bardzo dużo, że zadłużenie na głowę mieszkańca, tylko Węgry mają większe niż Polska. No ale to są wszystko symptomy gospodarcze. To jest rok działalności rządu premiera Tuska. To, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości, doskonale wiemy, ale też w przeddzień tej rocznicy prezydent Trzaskowski wydał swój zakaz, czyli zakazał organizacji zgromadzenia 11 listopada Marszu Niepodległości. Adam Leszczyński, rzecznik Młodzieży Wszechpolskiej, jest przy telefonie. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ten zakaz 11 listopada ma nie być Marszu Niepodległości? Oczywiście, że będzie. Szanowni państwo, przejdziemy. Odwołujemy się oczywiście od decyzji prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Rafał Trzaskowski nie będzie dyktował Polakom, kto może, a kto nie może świętować 11 listopada niepodległości Polski. Przeczytałem na portalu Interia, że ten dokument złożony dotyczył nie tylko jednego marszu, ale wielu zgromadzeń od 16 października do 11 listopada, albo od 1 listopada do 11 listopada. W każdym razie, że to nie miało być jedno zgromadzenie, tylko kilka albo kilkanaście zgromadzeń. Tak, oczywiście korzystamy z konstytucyjnego prawa wolności zgromadzeń. Tak naprawdę widzimy duże niebezpieczeństwo i zagrożenie ze strony właśnie prezydenta Rafała Trzaskowskiego i całego rządu, ponieważ warto podkreślić to, że tak naprawdę naszym zdaniem Rafał Trzaskowski nie jest tu autonomicznym podmiotem, ponieważ jest chłopcem na posyłki rządu Donalda Tuska. I tak naprawdę widzimy nieustanne zagrożenia ze strony tej uśmiechniętej Polski, która coraz bardziej szerzy kły. I tak naprawdę widzieliśmy to, jak Rafał Trzaskowski, a wcześniej Hanna Gronkiewicz-Waltz próbowała utrudniać marsze niepodległości. Tak? Pamiętamy, jak Hanna Gronkiewicz-Waltz, kiedy była jeszcze prezydentem Warszawy, nieustannie zakazywała marszów niepodległości. Żaden zakaz Hanny Gronkiewicz-Waltz nie został przez sąd podtrzymany tak naprawdę, ponieważ sądy bardzo mocno traktują to prawo do zgromadzeń. Tak? Pamiętamy, jak Rafał Trzaskowski próbował utrudniać organizację marszów niepodległości, kiedy to właśnie
bez żadnych kompetencji wydawał tak naprawdę zakazy zgromadzeń cyklicznych, mimo że tak naprawdę zgromadzenia cykliczne podlegały pod wojewodę, a nie pod włodarza miasta. No i pamiętamy również to, jak około miesiąc temu, służby, policja na wniosek prokuratury weszły do siedziby Stowarzyszenia Marszu Niepodległości, kiedy to próbowały uzyskać dane wszystkich wolontariuszy z 2018 roku. Jest to naszym zdaniem skandaliczne. I tak naprawdę to tylko pokazuje, jak bardzo ten rząd Donalda Tuska, no i jego wykonawcy Rafała Trzaskowskiego nie szanuje praw obywatelskich tak naprawdę, ponieważ prawo do zgromadzeń jest jednym z prawo do zrzeszania się jest jednym z podstawowych praw i wolności obywatelskich. Ale mamy teraz demokrację walczącą. Pamiętamy też manifestacje 11 listopada i Marsze Niepodległości, które kończyły się tym, że policja, krótko mówiąc, atakowała zgromadzonych. Pamiętamy te zdjęcia chłopaka, który był kopany przez funkcjonariusza policji. Te wszystkie obrazy mamy przed oczami. Myśli pan i obawia się pan, że to wszystko się powtórzy? No niestety widzimy, że rządzący stosują agresywną retorykę i politykę wobec nas. Tak naprawdę my staramy się nieustannie zapewniać bezpieczeństwo. Jako organizatorzy dla uczestników będziemy mieć własnych wolontariuszy, będziemy mieć własną Straż Marszu Niepodległości. Natomiast tak naprawdę do tanga trzeba dwojga, tak? Apelujemy do rządzących o deeskalowanie tej polityki. Apelujemy o rzetelną współpracę po prostu. Chcemy po prostu korzystać ze swoich praw, chcemy świętować polską niepodległość, jesteśmy polskimi patriotami i proszę nam tego nie utrudniać. Jeżeli nie utrudniano Ukraińcom świętowania ukraińskiego Dnia Niepodległości, to czemu utrudniane jest to polskim patriotom, świętowanie polskiej niepodległości. To jest tak, że 24 godziny przysługują na odwołanie się od decyzji prezydenta Trzaskowskiego. Rozumiem, że to odwołanie będzie. Czekamy na orzeczenie sądu i pewno sąd te konstytucyjne prawa do zgromadzeń przywróci. Marsz Niepodległości będzie oficjalnym marszem. Jeśli do tego nie dojdzie, rozumiem, że i tak ci, którzy maszerują w Marszu Niepodległości, zgromadzą się 11 listopada na Rondzie Dmowskiego w Warszawie, tak to jak to jest co roku. No, panie redaktorze, no nie widzę takiej możliwości, żeby sądy nie przywróciły nam prawa do zgromadzeń tak naprawdę. Tak naprawdę prawo do zgromadzeń jest tak silnym prawem wyrażonym w polskiej ustawie zasadniczej, że rządzący nie mogą sobie tak po prostu kwestionować tego, co jest zapisane w polskim prawie, a co nie. Widzimy przez ten rok właśnie, że ta demokracja walcząca tak naprawdę okazała się zwykłymi rządami demoliberalizmu, które pacyfikują praworządność i pacyfikują podstawowe prawa i wolności obywateli. Nie wiem do końca, czym jest demoliberalizm, ale wiara pana w przestrzeganie w Polsce konstytucji jest na pewno budująca. No wydaje mi się, że tak. To, mam tu na myśli po prostu linię orzeczniczą polskich sądów. O ile sądy bardzo mocno zakwestionowały, moim zdaniem niesłusznie po prostu, status naszego zgromadzenia cyklicznego, tak orzecznictwo sądowe w zwykłych zgromadzeniach staje dosyć mocno po stronie obywateli. Mam nadzieję, że sąd będzie w tym momencie tamą właśnie dla tej uśmiechniętej Polski, dla tego łamania praw obywatelskich. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę.